Tak więc witam w kolejnym filmie. Dzisiaj ręczny siew kopru. Taki kawałeczek. Planuję zasiać na nim 3 torebki. Koper oczywiście szmaragd, pakowany po pół kilo. Co tutaj? No jak widzicie, sprzęt gotowy. Poskręcany, bo lekkie awarie były. Się porozkręcał po 6 latach albo 5. Już nawet nie wiem, ile on ma. No jest to siewnik dwurzędowy. Tak więc ładnie to wygląda po zasiewie. I co? Oczywiście przestawiłem go na gęściejszy siew. Czemu? No bo tutaj 3 torebki na ten kawałek to jest za dużo, ale ja chcę, żeby było gęściej. Z takiego względu, że zasiałem sobie jakiś czas temu działkę trochę gęściej i teraz jest do rwania i rwie się lepiej niż taką działkę, jak się tej pory za jednym zamachem można urwać 2 wiązki, oczywiście po 10, bo koper jak się rwie na targ, no to 10 takich małych wiązek gdzieś takich. No gdzieś takie, może trochę za duże, 10 takich wiązek i później wychodzi z tego jedna wielka koper. Cenę jaką teraz ma, no to na chwilę obecną jest 80 groszy za ten mały pęczek, czyli 8 zł wiązka. Była też cena nawet złoty 20 złotówkę, no to w sumie 80 groszy to nie tak źle. Ale nie przedłużając, będziemy się brać za siew. Jeszcze może powiem, w jakich odstępach, aby to kogoś interesowało. No ja stosuję już metodę taką od kilku lat, że sieję rządek, przejazd koło przejazdu, rządek koło rządka. Nie ma po prostu tam co jakieś 10 czy 20 cm, nie ma co robić rządka, bo no nie wiem, po prostu ja takie swoje doświadczenie mam. No i oczywiście po zasiewie 3 dni pasowałoby pokropić stąpem, z takiego względu, że po 3 dniach jak będzie wilgoć, no to ziarno zacznie już piłować i to może źle wpłynąć. Tak więc ja zawsze do 3 dni staram się pokropić. Mam środek, wszystko jest, kropić można. Kropić, no tutaj opryskiwacz plecakowy chyba pójdzie w ruch, bo 3P raczej się tu nie zmieści z opryskiwaczem, a do 30 nie będę przepinał. Litr na litr stąpu na 100 litrów, dawka taka odpowiednia. I co? Jest tam śpi. A ja będę siał. Widzimy się pewnie gdzieś w środku, bo nie będę was zanudzał tutaj na całym polu tym siewem. O, wsypane mam 2 torby, to siać można. 3. tam leży. Tak więc, o, jeszcze może zostanie. Ale nie, planuję siać 3 torby tu. I co? Tak więc widzimy się zaraz. Ces blaireaux qui me saoulent. Je crois que j'ai perdu tout espoir. Alors je m'en remets au hasard. J'aurais dû te faire l'amour au premier heure du jour. Mais j'ai trop bu toute la nuit. Et je danse comme un zombie. Ça sort la lune, la lune, la lune. Nothing to lose, to lose, to lose. Why don't you get it? Yeah.
Thank you.